Witam wszystkich w następnej części naszej powieści Outlast 2. W ostatnim odcinku przemierzyliśmy kilka dziwnych pomieszczeń. Dwukrotnie bodajże wracaliśmy do szkoły, w której również nie było za wesoło. A teraz cały czas przemierzamy pomieszczenia prawdopodobnie kopalni, bo tak to wygląda. Cały czas pada krwawy deszcz, który również pozostawia wiele do życzenia. Nie wiadomo, co się dzieje, nie wiadomo, dlaczego ten krwawy deszcz pada, ale wygląda to jak naprawdę... To musiało boleć. Jeden ze zwiastunów... Fuck. Fucking shit. Spadaj, 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 szybciej. Szybciej, szybciej, cały czas nas gonią. No, dawaj, dawaj, nie daj się. Nie daj się, stary, biegnij. Biegnij, czołgaj się, rób wszystko. Fuck. Dobra. Czyżby w te drzwi próbowali wyważyć? Dobra, mamy tutaj bandaże, ale my chyba mamy tyle, mamy max. Wejdź do windy, dobra. Ja widzę, że jedzie. Czemu deszcz jest czerwony? Fuck! Fuck, fuck, fuck! Pierdziele! Skąd ich tu tyle jest? I dlaczego nie mnie gonią? Mam nadzieję, że w dobrym kierunku biegnę. Fuck! Po co się leczyłem? Po co ja się leczyłem? Przecież mogłem biec dalej, a potem się wyleczyć. Dobra, okrążyliśmy ich. Fuck. Skąd ich tu jest tylu? Tak jest to safe. Jess, Lynn. Her name is Lynn. 80 stóp, okej. Wiedziałem. Wiedziałem, że ta winda nie może być bezpieczna.
O stary. 800 stóp. No dobra. Ale to też chyba nie wszystko. Fuck, wiedziałem. Normalnie wiedziałem, że ta winda spadnie tuż za mną. Normalnie to wiedziałem. Dobra, jesteśmy w kopalni. Okej. To już jest jakiś plus. Coraz ciemniej, więc... Już słyszę jakiś głos. O, dobra, nic nie widać. Ciemno jak w, nie powiem gdzie. Na pewno znacie to pomieszczenie. Słyszymy w oddali krzyki naszej żony. You're not evil, Blake. Just confused. Co to za gadka? Co to za pranie mózgu? Spadaj, spadaj, stary. Nie tutaj, tak? Fuck. Okay. Masakra. Kurde, ze mnie jest też głąb. Niech se to nagra do końca. Widzę jakiś rytualny korytarz. Dobra.
coś tu jest. Fuck, to są same ciało. Oh shit. No, uwaga. Uciekliśmy? Wiedziałem, że mnie zauważy. Oh shit. O, stupczaj, gościu. Okej. Skubany wózeczek, no. Dalej już nie, tak? A nie, czekajcie, bo ja go mogę przepchnąć na ten tor. Dobra, zwrotnica. If you've done something, I want you to tell me. Mam takie wrażenie. Oh shit. Mam takie wrażenie, że ten ksiądz próbuje na siłę wmówić nam, że to my zrobiliśmy coś tej Jessice. Albo rzeczywiście my zrobiliśmy, tylko zapomnieliśmy o tym. A teraz przez hardkorowość tych wydarzeń po prostu sobie to przypomnimy. Nie wiem. Zobaczymy, jest to dość brutalna gra, nie opiewająca w jakiejś jedwabie, więc... Fuck, jeszcze raz kamień przygniecie.
what you see. Oh, be careful, little hands, what you do. Kolejne stanowisko jakieś rytualne. Powiem szczerze, że każda minuta tej gry jest naprawdę długą minutą. Kto? We are creatures of appetite. I want to feel your hunger. Co? I want to see your true face. Your seed will burn this world. Where's Lynn? Mother, burn. Co? Mother, burn. Welcome her infant lord, naked, hiding nothing. I lay oh, down God. This mask. You crazy motherfucker! I show Where my is she? True face. Show me your true face. Oh shit. Pięknie. Coś czuję, że czas spadać. Dobra. Nie wiem skąd wiedziałem, w którą stronę skręcić, ale... Dobra, czyli nie przejdę. Muszę spróbować to wyłączyć, tak? Dobra. No to nie wiem, czy ja w dobrą stronę idę, ale to jest chyba jedyny kierunek. Tak, jest sucho, więc... Więc okej. Dobra, ktokolwiek za mną nie idzie. Troszkę go powstrzymamy. Zasłonimy drzwi. Dobra, zasłoniliśmy drzwi. Dobra, ale co teraz?
wszystko fajnie, ale chyba nie tak to miało wyglądać. Spróbuj. O, tu jest, dobra. Oh shit. Dobra. Szmata nas goni. Ej, to miało nie działać już. Turn off the electricity. Dobra, tu jest drugi. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Gdzie ona jest? Dobra. O, fuck. Dobra. Teraz już chyba nas nie znajdzie. Liczę na to. Nie ukrywam, że uciekanie przed kolejnym, powiedziałbym, demonem albo nawiedzoną babą jest coraz, jest męczące troszkę. A, okej. Mamy nie lada zagwozdkę, przecież sami wyłączyliśmy prąd. What did you do to her? You can't keep a secret from yourself. On sobie tak będzie jeździł, tak? Czas skierować wagonik na tor, na wprost, żeby rozwalił te deski. O, fuck. Czekajcie, już tu byłem przecież.
Już słyszę jakieś krzyki. Osiemset stóp, tak? God doesn't love you. Not like I do. Fuck. Fuck, czemu zawsze nas ktoś musi gonić? No uciekaj, uciekaj stary, dajesz radę. No, dajesz, dajesz. Nie wstydź się, nie bój się. Ja pierdzielę, wiedziałem. Już coś spadło za mną. Drugi. Fuck, nie tutaj. Nie widzę wyjścia, to jest najgorsze. Już coś czułem, że ktoś mnie na ślepo próbował zaatakować. Dajesz, gościu. Dobra. Dobra, moi kochani, ja myślę, że tu, kiedy jesteśmy teraz, w tym momencie, w tej jaskini, jesteśmy schowani w mroku, więc myślę, to będzie w sam raz moment, żeby zrobić sobie chwilę przerwy. Dzięki serdecznie za to, że jesteście. Pozdrawiam. Na razie.